Wiesz, jak się nazywa ten podcast? Jak? No nie, się pytam. Peska Szuc. No, zajebiście, to już mi wystarczy. Pamiętasz tyle, to jest luz. Byłem, że tak powiem, grafiko ciekawy. Biorę czas, patrzę się na to, co mamy i mierzę siłę na zamiar. Nie miałem nigdy jakiejś takiej zajawy mega turbo na malowanie nielegalnego graffiti. Pierwsze malowanie to pamiętam, że u ziomka w knajpie chyba szablony zrobiłem na drzwiach w kiblu. Najważniejsze w pracy designera to, żeby klient był zadowolony, nie? A swoją czasami jakąś tam fantazję i artyzm... A wiesz, że trafiłeś w punkt. Trzeba, wiesz, schować czasem w kieszeń. Dekalog niezjebany projektanta. Pestka Szuc. Moi drodzy, Konrad Łukasiak. Łukasiak? Łukasiak. Konrad Łukasiak, tak muszę dokładnie powiedzieć? No. Okej, okay, w takim rytmie. AKA Koksu, AKA Konji, AKA... Ja już słyszałem tyle ksyw Kodzak, twoich. Tak. Kodzak, jaka jest ksywa właściwa? Nie wiem, to zależy różnie. Głównie ludzie do mnie mówią Koksu albo Kocz. Kocz. Kocz albo Kodzak. A dlaczego Koksu? To stara, jakby tak jak moja ksywka, którą kiedyś sobie za dzieciaka wymyśliłem, jak zaczynałem graffiti malować i po prostu przez lata tak jakoś to zostało. Nie ma tam, wiesz, głębokiego drugiego dna za tym, nie? Okej, okay. Spoko. Kupuję to. A wiesz, że dzieciaki dzisiaj koksu mówią na coś zajebistego? A to nie wiedziałem. Tak, ja ale słyszałem, wiedziałem, że się mówi, na przypał się mówi teraz przyps. Ale przyps, mordo. I ty, kurwa, i to ja jestem cringe'em, rozumiesz, jakby... Wiesz, to słyszałem, bo tam dużo takich jakichś historii na temat młodego pokolenia słyszę, bo moja narzeczona ma cukiernię i tam młodsi ludzie u niej pracują i jakieś takie słówka typu, wiesz, przyps. Albo jak mama Małgorzaty czasami jest na kuchni tam... I ona przychodzi do Małgorzaty i tak mówi, o Jezu, oni tam tą matę puszczają, jaką strasznie przeklina. Ale to młodzi ludzie, to ja rozumiem. A, no nie, jak młodzi ludzie, to jest luz. Koksu, czyli Konrad Łukasiak. Łukasiak, tak powinno być powiedziane. Który... Co robi? Zajmuję się jakby designem, grafiką, malowaniem też poniekąd. No jakby... A co? Ścian? Ścian. No, taki wiesz, robię metrówkę często w mieszkaniach. Na dobrej zajawce. Nie no, żartuję. Jakby generalnie mi się wydaje, że nie staram się ograniczać do jakiegoś tam medium. Ogólnie się chyba zajmuję tak... no, sztuką wizualną. Jesteś artysta, po prostu. No, sam się tak nie nazywam, ale ludzie mnie tak nazywają, czyli chyba jestem artystą, nie? No to wtedy na pewno. Jakbyś sam się nazywał, a inni by tak nie mówili, no to mogłoby być już słabiej. A powiedz, jakiś etat też masz? Wiesz co, etat... pracowałem przez parę lat na etacie. Teraz mam po prostu kontrakt podpisany z jedną firmą. Spoko. Na obsługę tam kreatywną pewnej takiej dużej kampanii, a generalnie resztę rzeczy robię na tak zwanym freelancie. Znaczy mam swoją super działalność. Nie? No tak. Jak to każdy nieszanujący się człowiek w tym tak, kraju. Dokładnie. Młody przedsiębiorca. Młody przedsiębiorca. Wiesz co, zaczęliśmy rozmawiać jeszcze poza kamerą, zanim odpaliliśmy nagrywkę, zaczęliśmy rozmawiać o nowych pokoleniach i teraz będziemy dziadować totalnie jakby, chociaż wiesz co, z Onarem, nie wiem czy słuchałeś tego podcastu, rozmawiałem z Onarem i on, jego żona ciśnie go i on też sam w sumie się ciśnie, żeby nie być dziadem, żeby nie zdziadzieć i to jest super, ja się na tym też łapię, będąc inspiracją, jakby on dla mnie jest inspiracją w tym momencie. Jeżeli chodzi o to podejście, żeby nie myśleć sobie, o te dzieciaki, to oni mają w dupach nasrane w ogóle. ale zmierzam do tego, że
rozmawialiśmy o małolatach i nie chciałbym, żebyśmy trochę narzekali z jednej strony, ale z drugiej strony rozmawialiśmy o projektantach. Mhm. Młodych projektantach. Ja ci opowiadałem historię, jakie ja miałem różne tam, powiedzmy, przejścia nawet ci nie opowiedziałem za dużo, bo powiedziałem, zostawmy to na podcast, bo to jest idealny, żeby sobie pogadać. Temat, no. Tak. Miałem do czynienia z różnymi projektantami, którzy dla mnie byli podwykonawcami jakby przy jakimś tam innym projekcie. No i zwyczajnie mam wrażenie, że ci młodzi projektanci, oni jeszcze nie mają, wiesz, odznak swoich pasków na belek na pagonach. Pomimo tego, że są bardzo utalentowani i tam ludzie zauważają to, mm-hmm. powiedzmy. Ale oni jeszcze nie, wiesz, jeszcze nie robili kreatywnej koncepcji Coca-Coli, jakby rozumiesz. Mm-hmm. Na razie ziomkowi zrobili bardzo ładny design neonu albo tam czegoś, nie? Co nie znaczy, że to jest gorsze, natomiast no, trzeba troszeczkę mieć pokory. I ty mówiłeś, że też masz jakieś takie przemyślenia w związku z tym. Znaczy, tak, no, jakby dla Coca-Coli nie robiłem jeszcze. Mam nadzieję, że wiesz, że może przyjdzie to niebawem. Ale czy przemyślenia? No, wydaje mi się, jak się patrzę, kurde, na tych młodych ludzi, mi się wydają tacy trochę zmanierowani i generalnie bez jakiejś tam pokory, nie? Na początku mojej drogi wiesz, z projektami jakby patrząc na siebie, to może też mi się wydawało, że jestem zajebisty, a nie byłem tak naprawdę, nie? I jakby to samo, wiesz, cała ta droga jakby pokazała mi to, nabrałem do siebie, wiesz, dystansu, pokory, nauczyłem się naprawdę, wiesz, współpracować z ludźmi i tak de facto podchodzić do tego totalnie, wiesz, z innej strony, nie? Bo tak naprawdę nie jest najważniejsze. Najważniejsze w pracy designera, to znaczy mi się wydaje, że po prostu primo pierwsze co jest, to żeby klient był zadowolony, nie? A swoją czasami jakąś tam fantazję i artyzm. A wiesz, że trafiłeś w punkt. Trzeba, wiesz, schować czasem w kieszeń albo po prostu potrafić się wyżyć tym w innym czasie, że tak powiem, nie? A nie próbować wmaszczać komuś na siłę coś, co jest według ciebie dobre, według generalnie ludzi jest dobre, no ale ten człowiek zgłasza się do ciebie po pewną rzecz i chce czegoś, więc coś mu się podoba i ty mu nie zmienisz mu postrzegania wizualnego. Znaczy, żeby była jasność, nie mówimy tutaj o ludziach, którzy potrzebują, wiesz, ulotki do kebaba. Nie, no tak. Tylko tak, troszeczkę tak. Mają chociaż jakieś świadomości, przychodzą do ciebie jako projektanta, czy tam artysty, czy fotografa, po coś konkretnego właśnie. Ale ja bym powiedział, do tego dodał, że druga rzecz wtedy, jakbyśmy robili taki, wiesz, 10 przykazań niezjebanego... Dekalog. Dekalog niezjebanego projektanta. To drugie przykazanie byłoby, jak dla mnie, dowozić na czas. Pomimo wszystko. W sensie, no tak, no to jest najważniejsze, nie? No właśnie, ale przy tym mówisz najważniejsze. Znaczy najważniejsze w sensie, no tak, ale to jest druga rzecz, nie? Bo czasami ja wolę, żeby może nie było perfekcyjnie, ale żeby było dowiedzione na ten czas. I w sumie to się przewijało w podcastach już wiele razy, to różni bardzo ludzie też o tym mówili. Między innymi jeden z zresztą mój bardzo dobry kolega Bartek Okrój, który jest... jaką ma funkcję? W Asfalcie pracuje w każdym razie jako producent. Producent wykonawczy, o, to jest takie ładne słowo. I on zawsze powtarza, najważniejsze to jest po prostu dowieść. Dowieść, no. Czy jest perfekcyjnie, to już nie ma znaczenia. Jakby nikomu nic dookoła, w ogóle ludzie tego nie zauważą przeważnie, że coś jest nieidealnie. Tylko ty to będziesz wiedział, to jest twoja świadomość. I to jest turbo istotne i czasami, jeżeli są terminy, to one są absolutnie po prostu niedyskusyjne. Coś musi być w tym terminie, nie? No tak. Ja nawet powiem ci szczerze, starałem się, i to nie tylko z projektantami, ale z różnymi podwykonawcami, starałem się nawet dawać im termin taki, wiesz, z nawiązką, żeby na 100% mieć
na czas. Ni chuja, to w ogóle się nie udaje. Znaczy nie, jakby dla mnie deadline'y są jakąś tam świętością, nie? A z jednej strony to mnie nauczyło po prostu praca w agencjach reklamowych, gdzie wiesz, jakby jak robiliśmy jakieś przetargi, kampanie czy coś, to po prostu no chociażby skały srały, to musiało być kurwa, wiesz, dowiezione na dany czas i whatever. Nikogo to nie obchodziło. Poza tym jak prywatnie pracuję z ludźmi też, jeżeli coś po prostu dostarczysz zrobione jakby dobrze, tak jak mówisz, nieperfekcyjnie, ale jest to na czas. Zawsze ktoś też sobie, wydaje mi się, że zakłada ewentualny timing na jakiś, wiesz, poprawki, poślizg czasowy, czy wiesz, no... Ja też wychodzę z takiego założenia, że wiadomo, super jest, jeżeli komuś wyślesz projekt i jakby on to bierze bez, wiesz, bez żadnych poprawek, że mówi, o kurwa, super sztos, morda, dobra, bierzemy tą wersję, kurwa, nie? No to jest zajebiście. No ale w dużej ilości przypadków też jest tak, że dobra, tu weźmy tą wersję, coś tam delikatnie zmodyfikujemy i będzie super, nie? No ale ważne jest to, żeby to jednak robić na czas, bo ludzie wtedy do ciebie po prostu wracają, nie? Bo wiedzą, że jesteś można po prostu... polegać. Tak. Zwyczajnie jakby no. To jest... Ja powiem ci szczerze, że słyszałem to już wiele razy wcześniej w życiu, ale dopiero ostatnio do mnie to tak dochodzi całkowicie, że jednak to wszystko się opiera tylko i wyłącznie o relacje. W sensie takim, że może być najzajebistszy na świecie, ale jeżeli wyżej strzelasz niż dupę masz, to złapiesz to fuchę raz, ale drugi raz już ona tak, się nie wróci wydarzy, do ciebie, po no. prostu. I właśnie ten układ, jakby to zaufanie, które sobie budujesz czy z klientem, czy współpracownikiem, to jest podstawowa rzecz często. A powiedz mi, jak byś nazwał styl, w którym ty to wszystko robisz? Bo ty masz taką swoją stylówkę. W ogóle jak to jest ze stylówką? Znaczy, nie wiem, to sama się tak wyrobiła po prostu, nie? Jakby, wiesz, ja dużo eksperymentowałem z różnymi rzeczami. Tak naprawdę początek mojej przygody z designem to było, wiesz, zaczęcie od... ilustracji, robienia kartonowych charakterów, które też tam przenosiłem sobie na ściany po prostu, wiesz, które też malowałem i jakby też robiłem na komputerze. Później jakby już te postacie na tyle zaczęły być dla mnie niesatysfakcjonujące, nieciekawe, bo po prostu już to, wiesz, robiłem jakby tak... z taśmy, no. A nigdy nie byłem dobry w literkach. Nie? Mój przyjaciel, z którym pracowaliśmy razem przy dużej ilości projektów, Filip Komorowski, on zajmował się typografią. Nie? Ja zawsze z tej typografii, kurde, zawsze z tych literek byłem, wiesz, słaby. Nie? I generalnie przerzuciłem się później na te literki. Zacząłem te literki katować, trochę tutaj, wiesz, odręcznie jakoś malować. Zacząłem sobie tagować na kartkach. Później te tagi. Doszedłem do wniosku, mówię, no kurde, no nikt tak, wiesz, u nas jeszcze nie malował takich rzeczy. No to zacząłem te tagi po prostu duże przymalowywać na ściany, nie? Robię tam swoje jakieś kroje pisma, jakieś takie różne, wiesz, dziwne wyjebki i... A jest tym pieniądz w krojach pisma? Bo mi się na przykład pojawiają czasami reklamy jakichś różnych studiów, które projektują kroje. Wiesz co, no, na pewno jest z tego pieniądz, ale na pewno nie w takiej częstotliwości, jakiej ja to robię, nie? Bo ja to robię po prostu... gdzie mam jakieś wolne przebiegi, to sobie, wiesz, usiądę i zacznę coś tam dłubać. Mam bardzo dużo jakichś literek naszkicowanych w szkicownikach, ale nie mam tego czasu po prostu, żeby to nawet zdigitalizować, nie? Wiadomo, piszą do mnie przez Behance, jacyś ludzie tam gdzieś mnie znajdują, piszą, żeby chcieli kupić te kroje, tam użyć do jakiejś identyfikacji, coś tam, ale to nie jest jakieś, to jest, wiesz, to są dwa maile w miesiącu, coś takiego, nie? To, no, ale wiesz, to jest spoko, tym bardziej, że kroje pisma wcale nie są tanie, jeżeli mówimy o czymś fajnym takim, nie? No tak, takim... no to jest, wiesz, po prostu też robota taka, że trzeba mieć potężną wiedzę na ten temat, nie? Jakby... taką techniczną mocno, nie? Techniczną bardzo, jakby, wiesz, mimo tego, że się tym cały czas zajmuję, to, wiesz, cały czas się tego uczę, nie? I jakby...
nie uważa się za kinga tego, tylko robienie tego, wiesz, sprawia mi przyjemność, nie? I jakby jeżeli coś już mi się podoba, nie jest do końca nawet koherentne, ani tak jakoś wyszlifowane na 100%, to i tak to wypuszczam, bo czuję z tego jakąś tam swoją satysfakcję i jakby nie staram się zdobyć tym, wiesz, świata, nie? To nie, to nie są projekty takie mojego życia, tylko raczej projekty, na których ja się bawię, że tak powiem. Okej. Dobra, a co znaczy projekty życia w takim razie? Projekty życia, nie wiem, no po prostu, wiesz, zrobić jeden projekt, tak jak w muzyce zrobić jeden kawałek, który cię, wiesz, wyniesie bangier na... taki. Po prostu bęgier, który cię wyniesie na po prostu piedestał, nie? Wiesz, czasami takie rzeczy też się zdarzają przypadkowo, nie? Że a ty jesteś na piedestale? Ja nigdy się nie uważałem, wiesz, za osobę. Ja zawsze jestem jakby skromnym człowiekiem i nie staram się jakoś wywyższać nad innych, nie? Wiesz, jakby jestem świadom tego, że wiesz, że nawet jak oglądając Behance'a, jakiegoś Instagrama czy coś, wiesz, widzę miliony ludzi, którzy, wiesz, napierdalają jakieś, wiesz, mega zajebiste rzeczy, którym się jaram, i to jest taka sytuacja, że jakby ja raczej dążę do tego, że cały czas, wiesz, szukam, dążę, próbuję, wiesz, być zajebisty, nie? A uważam, że jestem dobry, ale zawsze mógłbym być lepszy, nie? No tak, tylko że z takim podejściem to nigdy nie będziesz dobry, nie? No i to właśnie jest, wiesz, taka zagwozdka, nie? Bo wydaje mi się, że w każdej dziedzinie sztuki, no, czy w designie, czy wiesz, czy w robieniu fot, czy jakby w malowaniu obrazów, w malowaniu graffiti, czymkolwiek, że jeżeli jesteś... Jeżeli nie masz tego oparcia, żeby cały czas ciągnąć tego na wyższy level, to po prostu stajesz w miejscu, nie? Okej. Okay. No, ma to totalny sens. Tylko, że... Bo tak, nie, jakby całkowicie się zgadzam. Znaczy, ja wiesz, wiadomo, mówię... żeby trzymać, wiesz, zawsze dobry poziom, ale żeby starać się go cały czas, wiesz... Poprawiać, jakby poprawiać, po prostu. Nie, podnieść, nie? Okej, okay, ja to rozumiem. Po prostu, jak powiedziałeś, to ja sobie pomyślałem o tym, o bardziej o satysfakcji czy zadowoleniu ze swoich rzeczy, jakby, rozumiesz? Bo to, okay. Mówiłem o tym. Bo to w kontekście podnoszenia poziomu, spoko, to totalnie zgadzam się. Natomiast jeżeli, wiesz, jesteś ciągle nie do końca zadowolony. Zawsze mogło być lepiej. Kurde, zrobiłem to, wiesz co, fajne te foty, ale mogłem jeszcze lepiej. Nie. To jest niekończąca się historia, nie? Nie, no tak, no jakby ja bardzo dużo satysfakcji ze swoich rzeczy czerpię, jakby któreś dokończę, jeszcze, wiesz, później widzę to jakby w formie fizycznej, czy nie wiem, czy jakby na jakimś plakacie, banerze, czymś, wiesz, na okładce płyt, na okładce płyty, to wtedy jakby jest mega satysfakcja z tego, nie? Ale później jak na następny projekt robię, to już podchodzę, wiesz, jakby next step, nie? Nie, no to chyba też tak mam, raczej staram się, oczekuję od ciebie, żeby było lepiej niż poprzednim razem, chociaż czasami zdarza się różnie, nie? Ale też wracając do tych małolatów, którzy chcieliby od razu robić okładki Kaniemu, to wydaje mi się, że trzeba troszeczkę jednak mieć ten balans i wiesz, pokory czy cierpliwości jakiejś też, nie? Wiesz co, tak szczerze mówiąc, to takiej pokory, cierpliwości i podejścia do tematu. Jakby w designie nauczył mnie środowisko graffiti, nie? Że jakby, żeby tam naprawdę jakoś, wiesz, zacząć malować z fajnymi ludzikami i uzyskać jakieś tam uznanie, to musisz, wiesz, musisz robić po prostu, nie? I jakby musisz robić i pokazać, że temu też oddajesz, wiesz, swoje serducho i
I po prostu jesteś zdeterminowany, kurwa, do tego, żeby, wiesz, coraz bardziej ulepszać swój styl, nie? Bo tam jest jakiś taki kodeks w graffiti w ogóle, nie? Czekaj, masz zapalniczkę? Ty palisz? Masz zapalniczkę? Albo... Wiesz co, mam. Co robisz? Dzięki. No opowiedz o tym graffiti, jakby no graffiti, w ogóle, wiesz co, bo co, to ty od tego się wywodzisz teoretycznie? Teoretycznie tak, no, jakby ja od dzieciaka zawsze malowałem, ten, moje masy malowałem, rysowałem, miałem straszną zajawkę na te rzeczy. Wiesz, ja pochodzę z miasteczka takiego małego, nazywa się Przasnysz, to jest... Przasnysz. Tak, to jest 100 Znam Przasnysz, bo przyjeżdżałem jadąc z Białegostoku zawsze przez Przasnysz. To jest koło Suwałki jest gdzieś? Nie. To jest 100 kilometrów na północ od Warszawy. Okay. Generalnie. Tak, jak idzie droga na Szczytno, droga na Mazury z Warszawy, to jak nie jedziesz siódemką na Olsztynek czy tam na Olsztyn, to przyjeżdżasz właśnie przez Przasnysz drogą na Szczytno. No i tam jakby tam nie było żadnej, że tak powiem, sceny. Tam się nikt tym, wiesz, nie zajmował. Ja często miałem bardzo dużo rodziny, mam w Gdańsku i... Rodziny? Tak. O. I jeździłem... Dobrze ludzie muszą być. Tak, bardzo dobrze. Pozdrawiam serdecznie. To była taka sytuacja, że po prostu kiedyś tam pojechałem i mojego kuzyna, ziomeczek, to bodajże chyba pamiętam, to był 2002 rok. 2002 jakoś tak, czy jakoś tak byłem, nie pamiętam do końca, nie? To było jak tam między drugą, trzecią klasą gimnazjum. Okej. Okay. Bo który jest rocznik? 87. A, no to tak blisko mnie. Pojechałem tam na wakacje. Wtedy miałem zajawkę na koszykówkę, tam strasznie dużo w kosza graliśmy i w ogóle. I do ziomeczka poszliśmy i ten ziomeczek jego puścił mi, kurwa, pierwszą część Men in Black, nie? I ja w ogóle zobaczyłem ten film i mówię, kurwa, ja pierdolę, w ogóle nie. Wiesz... Mówimy o tym Men in Black, graficiarskim Men in Black. Tak, dokładnie, nie? Strasznie się zajerałem tym filmem i od tamtej pory chyba tak wjechała mi ta zajawka, że zacząłem coś tam sobie... Ale stwierdziłeś, że po prostu też tak chcesz. Tak, że też to chcę, też tak chcę. Ale bo co, bo to sobie... było nielegalne i takie cool, czy bo to znaczy co? Nie, raczej to była taka sytuacja, że po prostu chciałem przenosić te swoje jakieś tam obrazki na, wiesz... Mazanie po ścianach w ogóle było super, nie? I takie, wiesz, takie wow, to było coś nowego dla mnie, kurwa, wiesz, dzieciak z prowincji przyjechał do dużego miasta, zobaczył, wiesz, jak chłopaki tam się bawią, kurwa, nie? Gdzie, wiesz, wcześniej nie miałem z tym jakiejś tam styczności, kurwa, za dużej, nie? I jakby to mnie tak pochłonęło, zajarałem się tym i od tamtej pory, wiesz, zawsze to gdzieś tam z tyłu głowy mi leżało, nie? A jeździliście na kolejkach? Na kolejki nie. Na SKM-kach? W sensie, ale co, malować? Jedno i drugie. Nie. Ja nie malowałem kolejek, jakby... nie miałem nigdy jakiejś takiej zajawy mega turbo na malowanie nielegalnego graffiti. Wiadomo, jakieś tam gdzieś tagowanie, czy łażenie na linię z chłopakami, no to spoko, nie? Ja zawsze lubiłem sobie pomalować, bo pomalowanie dla mnie było taką formą bardziej odstresowania się. Nie lubiłem takiej sytuacji, że czuję presję, że kurwa, wiesz, okay, zaraz... też nie jestem zajebistym sportowcem, że tak powiem. Więc jakby sytuacja taka, nie lubiłem... nie lubię się stresować przy malowaniu i nie lubię czuć takiej, kurde, presji. Nie? Raczej jestem człowiekiem, który nie potrzebuje dużo adrenaliny w swoim życiu. Okej. Potrafię podzielić ten... tą potrzebę komfortu określonego. No.
Nie, zapytałem się, bo właśnie przypomniało mi się, że kiedyś w sumie za gówniarza, jak mówiłeś o tym, że coś tam przyjechał do wielkiego, dużego miasta, miałeś na myśli Gdańsk, tak? Tak. No wiesz, to wcale nie jest takie duże miasto, ale... No słuchaj, dla mnie wiesz, dla mnie wtedy... Z Przasnysza to wiesz, jednak jest... No ale do Warszawy bliżej masz, no to Warszawa... No do Warszawy też jeździłem, miasto. Ale jeździłem tutaj, bo śmigałem kiedyś na deskorolce, na rolkach... Mhm. Rodzice mi przywozili tutaj, wiesz, jak jeździli na skateparku, mnie zostawiali na Jutrzence. Tam sobie z ziomalami, wiesz, jeździliśmy. No ale to zajawka stricte skate'owska była, nie? No dobrze, no stary, to jest kurwa mega sportowe. No, skate'owanie, czy nie? No tak, no, trochę tak. No, to trochę sportowiec jesteś, nie? No trochę jestem, nie? Sportowcem byłem, wiesz... Jeździsz cały czas? Wiesz co, czasami sobie jeżdżę teraz na rowerze i na deskorolce, ale to na deskorolce to sobie jeżdżę tak, mam takiego cruiserka i tak sobie jeżdżę na chodniku od, wiesz, od miejsca do miejsca, nie? Ale to zarobi się i tak. Raczej jak bardzo forma chciał... transportu, nie? Rozmawialiśmy o tym, z tobą rozmawiałem? Mm-hmm. Z tobą rozmawiałem o deskorolkach, że bardzo chciałbym się nauczyć, ale ogólnie to wiesz, ja już mam prawie zaraz 40 lat. I sobie myśliłem, że będę jeździł na skorolce, ale ja się nauczę. Wymyśliłem. Moja partnerka sobie kupiła nawet, mówiłem ci, fiszkę. Tak. I nie mówiła mi o tym w ogóle, bo była przekonana, że będę się z niej śmiał. I że poczeka do lata, jak już się nauczy, to wtedy mi powie, ale powiedziała mi w międzyczasie oczywiście. No i superancko, tylko ja stanąłem w przedpokoju na tej fiszce, chłopie, to jest w ogóle nie do zrobienia. Wiesz, jakby ta fiszka, ja też ziomek mi dał kiedyś, no to, wiesz, mówi, dobra, weź się przejedź. Nie? Ja tam stanąłem, tu wiesz, deska plastikowa, to się pierwsze co to jest inna sprawa. Tak, tam jest ograniczenie kilogramów. No. Naprawdę. Ona mi już mówiła, słuchaj, tylko mi nie zepsuj, bo tu wiesz, jest tam do iluś kilogramów. No, ale wracając do motywu skate'owania i Gdańska i graffiti, to mówisz, że zajawka tak naprawdę była, żeby przenosić rzeczy na po prostu ścianę swoje, jakby format, żeby je pokazać, o co tu chodzi. Tak naprawdę, znaczy, rozkminiałeś to kiedyś? Wiesz co, nie. Nigdy na to ten dawaj, temat nie myślałem. Zrobimy psychoterapię. Wtedy, wiesz, za mało lat temu, że wiesz, pomyślałem sobie, że no, po prostu te mazanie po ścianach jest takie, kurwa, wiesz, rebel i w ogóle. Okay. Fajne, nie? Ja jeszcze się wtedy strasznie miałem bardzo dużą zajawkę na rap, hip-hop i w ogóle. Czyli też było amerykańskie do tego. Tak. I to mówię, kurwa, wiesz, siedzi zajebiście, nie? Wiesz, teraz kurwa, zostanę, wiesz, writerem, kurwa, nie? Okay. I wiesz, i jeszcze tam za dzieciaka, mówię, za dzieciaka też nagrywaliśmy jakiś tam rap z ziomeczkami, wiesz, do Jamnika. Beat puszczaliśmy, wiesz, z głośników z wieży i rapowaliśmy do, wiesz, do jakiegoś takiego dwukasetowego Philipsa, kurde, gdzie głośnik był tutaj, wiesz, się nadchylaliśmy. A masz te rzeczy? Nie, gdzieś po prostu z czasem, wiesz, gdzieś to po prostu przypadło, nie? Stary, ja myślę, że to mogło być, być złotem. Hicier, tak. To mogło być złotem. Ja myślę, że raczej to, wiesz, to mógłby być, wiesz, drugi ten Tiger i Cobra, nie? Ale oryginalnie. Nie, żartuję, nie? Bo te teksty nie były jakieś takie, wiesz, mega czerstwe, ale poziom wykonania, wiesz, to był... No domyślam się, ale na tym właśnie polega stary... Z całym szacunkiem jakby... Tam, no zajawka, nie? Ale wiesz, no... Rysiek Peja na przykład, ja nie mogę tego słuchać, to w ogóle nie ma szans. Jakby, a to jest popularny człowiek, który tam się ogarnął jakoś zarąbiście w sumie. Ja w ogóle nie wywodzę się z takiego hip-hopowego środowiska, dlatego jest mi dużo łatwiej to mówić, ale wiem na przykład, że wiele osób... A z jakiego się wywodzisz? Podwórkowego, kurwa. Podwórkowego. Wiesz co? Byłeś chuliganem Arki. Nie, no co ty, w Gdańsku? Ja się wychowałem w Gdańsku. Ja, wiesz co, nie, ja słuchałem bardziej jakiś metal, grunge, takie rzeczy, jak dorastałem. Później jak trochę dorosłem i już zacząłem się bardziej podobać dziewczyny, to byłem bardziej...
Znaczy wcześniej też mi się podobały w sumie wtedy, tylko jak już tak sfokusowałem się na te dziewczyny, to bardziej różnorodna muzyka wtedy już. moja dziewczyna obecna, żona, narzeczona, już to nazywa jak chcesz, ale jesteśmy bardzo długo razem, to ona na przykład chodziła w bagi spodniach, wiesz, normalnie. Okay. Ona tam czarnego rapu słuchała, jak dorastała. To dla mnie to było totalne w ogóle, jakaś wiocha absolutna. No ale wiesz, no to pokazuje, to że przeciwieństwa się po prostu przyciągają, nie? Może. Tak naprawdę jesteśmy turbopodobni, tylko że akurat to tak, wiesz, inaczej poszło, nie? Ona była z innej dzielnicy niż ja, może dlatego, nie wiem. Ale nie, totalnie hip-hop to nie jest jakby mój klimat. I ciągle mam wrażenie, że przez to, teraz w Polsce przynajmniej, że przez to też troszeczkę wygrywam, bo mam inne spojrzenie, dlatego w tym hip-hopie sporo rzeczy robię obecnie, bo nie patrzę na to, wiesz, z perspektywy historii tego znaczy, czy tamtego. Nie, nie. I czy w ogóle jakiś tam nie śledzę, wiesz, lubię dobre rapy, lubię i jakieś oldschoolowe rzeczy, nawet ostatnio zacząłem sobie rozkminiać też, bo mam takich ziomków hip-hopowców, którzy nagrywają, zresztą bardzo fajne rzeczy. Z Gdańska i pogubiłem się w myślach, ale nie jestem hip-hopowy. Nie jestem hip-hopowy, dlatego czuję się z tym okej, żeby powiedzieć, że Ryśka P.I. się nie da słuchać. Znaczy, wiesz co, ja też nie jestem jakiś fanem truskulu, że tak powiem. Ja tak de facto pierwsze płytki to takich rapów, które słuchałem, wiesz, za mało lat, to największe wrażenie to pierwszą płytą rapową, którą się w ogóle tak zajarałem na maksa, od której zacząłem słuchać rapu, zresztą kasetą, nie? Wtedy to Gramatyk Światła Miasta. I to była taka, wiesz, to był bardzo, że tak powiem, dla mnie ambitna płyta, nie jak na tamte czasy, nie? Była bardzo, bardzo spoko, nie? Później wjechała Molesta, Molesty słuchałem, Scandal Evenement, taka płyta i zajebiście mi to się działo. Bo a kto był w Moleście? Kto był w Moleście? Pelson, Wilku, Wienio, Włodi. No i... A czy to jest ten sam Włodi, który teraz projektuje? Nie, to jest inny nie, Włodi. Nie, inny. Okay. Włodi jeszcze był Kaczy i Hada, tak. A, okej. Okay. Stary, właśnie jakby wszystkie ksywy znam. Nie, zaczekaj, żebym ja do tej kurwy jakieś gafy nie pierdolnął, nie? Nie, no walnij gafę, to będzie chociaż jakiś clickbait. Koksu pierdoli głupoty o hip-hopie, o polskim hip-hopie. Nie, ja w ogóle jestem taką postacią, ja nie mam totalnie stary w ogóle pamięci do nazw, stary do nazwisk i dat, nie? To jest wiesz, jak się nazywa ten podcast? Jak? No nie, no, się pytam. Peska Szuc. No, zajebij się, to już mi wystarczy. Pamiętasz tyle, to jest luz. Nie no, myślałem, że tutaj wiesz, już tutaj nie, coś, nie. Coś pod chujem mi bierze, że będzie kompletnie. Generalnie, kurde, wiesz, jakaś sub nazwa. Nie. Chciałem się upewnić po prostu, że chociaż wiesz, gdzie jesteś w tej chwili. Nie no, wiem, spoko. Czyli jest luz, to jest tak, w ogóle luz, absolutnie tak. Spoko. To ja też tak mam. I teraz rozmawiamy, wiem, że jesteś Konrad, nie? Jakby super. Wrócić jeszcze chciałem do twojego grafitowania, malowania, skejtowania. Czyli się trochę wychowałeś w takim tym hip-hopowym środowisku. Jak to się stało, że zacząłeś robić pieniądze z tego? Znaczy z tego, no nie z hip-hopu jako takiego. Czy z hip-hopu robisz pieniądze? No nie, nie. Nie. No ale to, bo co, dzisiaj żyjesz z projektowania, nie? I to chyba sobie całkiem nieźle radzisz. Przynajmniej tam jesteś uznany w środowisku w jakiś sposób. Jak to się stało? Jak ten transfer przeszedł? Wiesz co, tak mi się wydaje, że to determinacja i po prostu wiara w siebie i konsekwentne po prostu robienie rzeczy. Nie? Jakby... No tak, ale pamiętasz swoją pierwszą robotę za hajs? Pierwszą robotę za hajs? Legalną. Ale chodzi ci o design czy o malowanie? O design albo malowanie, bo to chyba się trochę łączy. Co było pierwsze?
Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Pierwsze malowanie to pamiętam, że u ziomka w knajpie chyba szablony zrobiłem na drzwiach w kiblu. I co to było? Tam, wiesz co, w takiej knajpie Miasto Gadających Głów, to tutaj był, tutaj, knajpa była tutaj w tym bloku. Nie, na Chmielnej, tutaj centralnie po drugiej stronie Złotych Tarasów. To nie był adres Chmielna, ale to okay. Tutaj było w tym budynku. To kiedyś dawien dawno, kurde, to było jeszcze jak na studiach byłem, nie? Więc tak... Co, dobry hajt dałeś? Nie, no to wiesz, jakiś symboliczny pieniądz. Nie? No, a projektowanie, jakby design jako taki? Projektowanie, design, no to... To różnie było, bo tak naprawdę, wiesz, zgłaszali się do mnie ludzie, bo tu ziomek mówił, że ty tam coś umiesz, albo ktoś tam po jakimś tam znajomym, że coś tam się odezwał, że żeby coś tam zrobić też za jakieś grosze, wiesz, wiadomo, to były takie czerstwiaki pierwsze i wiesz. I... Ale ktoś się odezwał dlatego, że wiedział, że malujesz i o, to może nam zrobisz kurwa. Nie, to raczej była taka sytuacja, że to wszystko działało poczta pantoflowa raczej, nie? Że wiesz, że a to mam tutaj ziomkę, który coś tam, wiesz, ogarnia, to ci, wiesz, odezwij się do niego, to może coś ci tam zrobi. Okay. Więc to jakby tak wyglądało. Z designem, no później były takie historie na studiach, zacząłem się z Filipem, z tym, co już wcześniej przewijałem tutaj, o nim, typografią się zajmował, bardzo, bardzo, wiesz, dużo projektów robił, on był już na studiach, był bardzo ogarniętym typem. A studiowałeś coś artystycznego? Tak, w ogóle moja historia to ze studiami jest taka dosyć, myślę, że ciekawa. Bo ja najpierw poszedłem na studia na architekturę, nie? Studiowałem architekturę jakieś tam 2 lata. Po 2 latach dostałem się do pracy, do dobrego studia projektowego. Wziąłem wtedy dziekankę i rok czasu pracowałem. Rok, sorry, nie mówi się czasu podobno. Stary, poczekaj, bo muszę ci przerwać, zaraz wrócimy do twojej dziekanki. No. Wiesz, że wczoraj miałem telefon od znajomego, świeżo poznanego znajomego, który zaczął słuchać podcasty i do mnie mówi, dzwoni do mnie i mówi, słuchaj, pozdrawiam Sebastian, i do mnie mówi, bardzo fajne, słuchałem rozmowy tej, tylko nie mówi się rok czasu. Ja mówię, jak to się nie mówi rok czasu? Przecież no nie, rok to jest już czasem podobno. Ale nie? To było rok. On mówi, no tak, ale się nie mówi czasu, nie dodaje się czasu, to jest bez sensu. Wiesz, ja się nie przypierdalam, żeby być złośliwym, tylko żebyś to lepiej robił po prostu, nie? Nie, no tak, no to jest, wiesz, jakby logiczne, nie? Tylko, że przez... A to jest nawyk jakiś jebany. Tak, to jest nawyk, no, wiesz, mówisz przez tyle czasu to... Tyle, i wiesz, i wchodzi ci, nie? Dobra. Jakby... Przez rok pracowałeś? Tak. Przez rok pracowałem w biurze projektowym i jakby w sumie tam wyszło tak, że dobrze ogarniałem tą robotę. Generalnie tam zadowoleni ze mnie byli w tym biurze, ale ja jakby doszedłem do wniosku, że no totalnie, ja jestem z nich. Nie, że to nie jest jakby totalnie moja, wiesz, droga na przyszłość, nie? Że jakby z tej roboty totalnie mi to jakby nie satysfakcjonuje, bardzo mało jest tam, wiesz, że tak powiem, inwencji twórczej, nie? Jakby... Mówisz o architekturze teraz. Tak. Że masz jakieś tam po prostu, wiesz, wyznaczone ramy, nie możesz sobie, wiesz, polecieć w jakieś tam, wiesz, pojebane rzeczy za bardzo. Znaczy można, tylko że tak naprawdę realizowane są tylko tych kozaków. No te porąbane rzeczy. No, żeby, wiesz, być takim kozakiem, to musisz, wiesz... Najebać się mnóstwo kiosków. Się i być takim, wiesz, Danielem Libeskainem, lecz kimś, nie? Po prostu, żeby, wiesz, robić wyjebane projekty.
I co? I wtedy zrezygnowałem, nie? Jakby z tej architektury. Poznałem później ziomeczka dobrego, który studiował na polsko-japońskiej grafikę, nie? Mhm. Ja zawsze tą grafiką, czy tak wiesz, byłem, że tak powiem, grafiko ciekawy. O, stary. To po angielsku jest dużo bardziej, bardziej zabawne. Tak, graphic curious. Tak, graphic curious. Albo, no, tylko to od razu mi się kojarzy, że to jest by curious albo coś. No, no, właśnie wiesz, to miało mieć jakiś wydźwięk, nie? Okej, grafiko ciekawe. Tak, i ten ziomeczek zaczął mi, Wiktor zresztą, Bartman, też pozdrawiam. To w sumie przez niego tam trafiłem na tą szkołę. On tam studiował, mówił, wiesz, bardzo dobre rzeczy, że fajne rzeczy się tam uczą i w ogóle super, nie? No to jakby, wiesz, jakoś ten temat z rodzicami tam przepchnąłem i wyszedłem na tą uczelnię, nie? Wiesz, szedłeś jakby takim tradycyjnym tokiem nauczania, w sensie, że tam miałeś 18 czy 19 lat, to szedłeś na pierwszy rok studiów, tak? Czyli w momencie, jak szedłeś na tą polsko-japońską, to już miałeś 21 gdzieś, czy coś takiego? No, coś takiego, no. Okay. 20 czy 21, jakoś tak. Mm-hmm. No i poszedłem tam, wiesz, teczkę złożyłem, dostałem się, więc spoko. No i co, 3 lata, dyplom, licencjat i tyle, nie? I pyk. No. Okej, okay, czyli jakby jesteś wykształconym projektantem. Tak, można tak powiedzieć. Magistra nie zrobiłem, bo już po prostu chciałem zacząć, wiesz, pracować, nie? No dobra, a pracowałeś wtedy, albo inaczej, jesteś zadowolony z tego, że byłeś na studiach? Wiesz co, tak, poniekąd tak, bo jakby bardzo dużo podstaw mi dała ta szkoła, w której byłem. Teraz różne opinie o tej szkole krążą, jakby wiesz, ja się do tego teraz ciężko mi ustosunkować, bo generalnie wiesz, jak ja tam byłem, to było tak, że wszyscy wykładowcy byli spoko i generalnie jak się chciałeś czegoś nauczyć, to się nauczyłeś i jakby wszyscy byli otwarci i wiesz, pomagali ci, jak coś tam wiesz, czegoś potrzebowałeś, czy chciałeś się czegoś dowiedzieć. Nie? Nie wiem, jakie są teraz opinie, ale ja na przykład tą szkołę bardzo dobrze też pamiętam, bo sam chciałem do niej iść, nie pamiętam nawet na jaki kierunek, ale to było totalnie poza moim zasięgiem finansowym, bo to była prywatna szkoła i wtedy ja jestem troszkę od ciebie starszy. Ona w Gdańsku też była. Jest chyba nawet, nie? Możliwe, nie orientuję się nawet, ale ona była cholernie droga, jakieś w ogóle kosmiczne to były wtedy pieniądze, na zasadzie 9 tysięcy, wtedy 9 tysięcy. 1000 złotych miesięcznie jakoś tak. No to tak podobnie brzmi, no. Tylko ja wtedy, jak ja szedłem na studia, to jeszcze byłeś w gimnazjum. Więc to jeszcze wcześniej było, więc i ona miała turbo zajebistą opinię. No, taka dygresja, że kojarzę tą szkołę i nie wiem, jak to teraz wygląda, ale często jest tak, wiesz, że znaczy, ja na przykład byłem na SWPS-ie, kojarzę SWPS? No jasne. Byłem na SWPS-ie, jak jeszcze on był właśnie turbo traktowany jako bardzo dobrej jakości szkoła, która nie tylko ma renomę, że fajnych wypuszcza ludzi, tylko że ona rzeczywiście uczy czegoś, że tam wiesz, to jest zrobiony fajnie ten program. To jeszcze było jak Wojciszkę, taki psycholog znany, nasz polski celebryta psychologiczny, powiedzmy, tam wykładał i to nie było siarą, że to Wojciszkę robi, bo teraz jak ktoś powie, że o, Wojciszkę coś tam mówił, to wszyscy mówią, no, ten Wojciszkę to jest taki tam, wiesz. I właśnie tak samo było z tą uczelnią, że wtedy ona była zajebista, a dzisiaj z tego, co się orientuje, to SWPS ma bardzo, bardzo mieszane... Mieszane uczucie. Tak, tak. Znaczy nie wiem, czy on ma, ale wiesz. Znaczy nie, no... Stary, ja teraz siedzę i kalkuluję każde słowo, czy na pewno to dobrze gramatycznie powiedziałem przez Sebastiana, który do mnie zadzwonił wczoraj. Nie godzinę czasu, słuchaj. Nie godzinę czasu. Dobra, skończyłeś te studia.
I ktoś ci dał od razu z biegu robotę? Nie, wiesz co... To jesteś z bogatego domu w ogóle? Nie. Nie. Okej, no to w sensie to nie miało zabrzmieć jako zarzut. Nie. Jakby wiesz, bardzo się cieszę, że moi rodzice w ogóle podołali, żeby upłacić mi tą, no, wiesz, uczelnię, nie? Nie, no super. I to super. Totalnie nie jestem, wiesz, z bogatego domu. Później... jakby już w trakcie studiów, już na trzecim roku zacząłem z tym moim ziomeczkiem Filipem tam pracować razem. Zaczęliśmy tam sporo zleceń robić, nie? On bardzo dużo rzeczy robił do Stanów, nie? I w ogóle jakichś takich historii naprawdę grubych. Ja się wtedy, on typografią się zajmował, ja zacząłem robić jakieś postacie ilustrowane i w ogóle te charakterki. Więc on mi tam, jak ktoś się po prostu odezwał, jakiegoś brand hero potrzebował czy coś, to wiesz, to odsyłał tych ludzi, wiesz. A, wypas. Do mnie. No i tam, wiesz, jakby tam pierwsze zleconka, później razem zaczęliśmy działać, założyliśmy sobie taki kolektyw, który się nazywa Dobre Mordy. Istnieje dalej? Tak, no. Jakby, że tak powiem, artystycznie mniej działamy, ale jakby istnieje bardziej jako crew. Okej. Ale jak, wiesz, gdzieś malujemy razem, czy coś robimy razem. A jak długo to już istnieje? Oj kurde, stary, nie jestem w stanie ci powiedzieć, nie? Na zasadzie 2 lata czy 10? Nie, bardziej 10, nie. No bo 10 lat temu to mogło być troszeczkę rzeczywiście odrobinę kontrowersyjne, natomiast dzisiaj to brzmi jak świetna nazwa marki. No, Dobre Mordy. Dobre Mordy, totalnie. Ja myślę, że mogłoby się reaktywować jako, wiesz, Studio 360. No, wiesz, jakby cały czas, teraz już jesteśmy w takich sytuacjach, że po prostu każdy już się tam rozjechaliśmy trochę, wiesz, w różnych projektach mało działam razem, każdy jakieś tam swoje tematy po prostu ogarnia, nie? Jakby tak to wygląda, ale dalej się przyjaźnimy cały czas i wiesz, i jest, wiesz, good vibe, nie? Chciałem cię zapytać o... coś, o co bardzo często moich gości, widzisz, i to znowu przez Sebastiana, bardzo często pytam się gości podcastu o to, mianowicie, żeby przedstawili swój proces pracy, bo to jest zawsze dla mnie bardzo interesujące, jak ktoś pracuje nad czymś, nie? I weźmy tutaj coś komercyjnego i weźmy coś takiego totalnie zajawkowego twojego. I jako komercyjną rzecz całkowicie przypadkowo chciałbym wyznaczyć kalendarz 420. Zupełnie przypadkowo. Znaczy nie komercyjną czy komercyjną? Nie, no jako komercyjną. Mówię, jako komercyjną. Biorąc pod uwagę, że to jest komercyjne, ale w sensie takim bardziej procesu, no bo ja się do ciebie odezwałem, czy mógłbyś zrobić nam projekt kalendarza 420. I ty mówisz spoko. Ja ci powiedziałem, jakie są ramy ogólnie czasowe. Czasowe to jest jedna sprawa, ale wymogi też techniczne, nie? Bo tam dużo rzeczy różnych było określonych. Zdjęcia już były zrobione. Format tych zdjęć zasadniczo też już jest narzucony. I ty to musiałeś skleić i to wyszło zajebiście. Ja się naprawdę jaram, super. Tym bardziej, że to jest trzecia edycja już. I a dla tych, którzy nie wiedzą, 420 kalendarz to jest kalendarz, który robię razem z Mopsem. W tym roku też jeszcze z Koksem. I to jest jedyny... Pestka Mopsu, Koksu. To jest trzecia edycja. I to jest pierwszy i jedyny kalendarz póki co na świecie, który zaczyna się i kończy 20 kwietnia. A jeszcze bardziej skrócony opis tego projektu to jest taki kalendarz Pirelli dla zjarusów. I z takim założeniem z Mopsem to robimy, żeby to było coś takiego naprawdę ładnego, bo mam wrażenie, że te wszystkie zjarusowe rzeczy... Zjarusowe to też brzmi bardzo tak... brzydko, ale powiedzmy... Stonerskie. O, stonerskie, albo dla użytkowników nawet też medycznej marihuany, bo w Polsce jest przecież lekarna.
One są często po prostu brzydkie. To jest takie, kurde, wiesz, jak jest listek, to już jest zajebiście, o, marihuana. I wiesz, i sobie wymyśliliśmy, że nie ma ładnych rzeczy. W Stanach oni to potrafią robić ładnie. Nie wszyscy też, to jest mnóstwo shitu. Wiesz, ale tutaj u nas jest jakby o wiele mniejszy przemysł. Ale stary, u nas w Europie nie ma ładnych rzeczy w związku z tym. To nie tylko chodzi o ten jakby Hiszpania, w której rynek jest ogromny. Ja siedziałem troszeczkę w tym, ja ci później opowiem. Ja siedziałem w tym troszeczkę, bo miałem dystrybucję nawozów w Polsce. Jednej marki nawozów do kanabis. Znaczy dedykowanych do kanabis. Oni tak się nie można tak z tego mówić, ale to były dedykowane. No i generalnie to... co mówię? Są rzeczy stonerskie, są brzydkie. Tak, są brzydkie w całej Europie. Na przykład ogromny rynek to jest Hiszpania czy Włochy i to nadal jest, kurde, takie cygańskie, pozlepiane listek marihuany i już. Jak ktoś zrobi cokolwiek lepszego, to zaraz jest... A i stwierdziliśmy z łapką, że musimy zrobić coś po prostu ładnego. No, ja miałem już zdjęcia z Los Angeles w pierwszej edycji, które zacząłem tam robić coś właśnie w związku ze stonerskimi rzeczami. Do tego dorobiliśmy jeszcze więcej zdjęć i wyszła pierwsza edycja. Później była druga edycja pandemiczna, która była trochę zawiedli się nią nasi odbiorcy, bo to było tylko jedno zdjęcie. Rozumiem to, ale to jednak pandemia. No nieważne, między nami się usprawiedliwią. Tak bywa. No i teraz chcieliśmy poprzeczkę z powrotem podnieść na ten sam poziom i zrobiliśmy 12 zdjęć. Totalnie każda jest inna i chcieliśmy wziąć jakiegoś zajebistego projektanta. Jakoś nie mieliśmy tego głowy, więc ja to już sam miałem składać i wtedy tak, nasze drogi się przecięły. Spotkaliśmy się na sesji zdjęciowej. Innego projektu, który jest taki w ogóle... inny. Jest całkiem inny. Kurde, ja się strasznie, nie chcę na razie o tym za dużo tam opowiadać, bo... nie spoilerujemy. Tak, żeby nie było spoilerów. Ale się nasze drogi przecięły i się okazało, że się dogadujemy i w ogóle wyszedł ten koncept. No i ja ci dałem bardzo zamknięte ramy tak naprawdę techniczne. Mało czasu oczywiście. I ty zacząłeś to projektować. Jak to wygląda z twojego punktu widzenia? Wiesz, sam proces, twój proces projektowy. Jakby dostałeś, może to dosłownie na tym przykładzie, wiesz, jakby co, dlaczego, skąd się w ogóle wzięło? Znaczy tak, po pierwsze jakby mierzę, jakby biorę czas, patrzę się na to, co mamy i mierzę siłę na zamiar. To jaki był twój pierwszy pomysł, znaczy, który nie był na... De facto nie był, bo to ja zazwyczaj jak pracuję, czy ktoś mi coś zleca, to mam taką sytuację, że nie wiem, zazwyczaj terminy około 2 tygodni daję ludziom. Nie? I u mnie praca wygląda tak, że jakby praca nad każdym projektem praktycznie wygląda tak, że ja sobie chodzę i, znaczy, nie wiem, czy idę na spacer, czy gdziekolwiek, wiesz, słucham muzyki w domu, czy coś i myślę o tym projekcie, nie? I jakby sobie wszystko projektuję w głowie. To jest tak, że jakbym miał po prostu ilustratora odpalonego w głowie, czy Photoshopa, czy InDesigna. Znam tam wszystkie funkcje na pamięć, więc sobie to po prostu... A robisz to krok po kroku w głowie, dosłownie? Tak. Czy no, bardziej samo koncepcyjnie? Znaczy jakby wymyślam jakiś najpierw ideę, pomysł, jak to mogłoby wyglądać. Później sobie w głowie myślę, jakby to zrobić w programie, żeby to jakby było najbardziej efektowne i najmniej czasu mi to zajęło. Nie? I wiesz, i wtedy jest taka sytuacja, że jak już to mam całe wymyślony patent, na jakim to zrobię i jak to będzie działało w ogóle, to po prostu siadam i to robię. Mhm.
Dobra, to jaki był patent tutaj? Jakby chodzi mi o konkretny przykład, bo to dużo łatwiej jest jakby zrozumieć też proces, jeżeli mówię o czymś konkretnym. Był patent taki jakiś, wiesz, tutaj szukałem jakiegoś takiego efektu, który, wiesz, można stworzyć na tych literkach, które tam się, wiesz, zawijają, tak płoną. To akurat taki wybrałeś, mi się metalowy podobał, ale ten też był bardzo spoko. Ja myślę, że to było bardzo spójne po prostu, tak, wiesz, jakby z takie koncepcją. I to w ogóle jest totalnie stonerskie, tak mi się kojarzy, tak, po prostu, tak, że tak, ci tak, świat no. trochę płynie. Dlatego to mi się podobało i... Nie, jakby dla mnie też, nie? Jakby ja, wiesz, ja mam swoją jakąś taką estetykę, ale jak rozmawialiśmy wcześniej, że jakby to też ja nie chcę pchać jakby też swoich rzeczy na siłę, nie? Bo to i to mi się podoba, nie? Mm-hmm. Bo jakby mi się to nie podobało, to bym ci tego nie wysłał. No właśnie. Nie, tylko że... I to też jest taka sprawa, a robisz teraz, bo słyszałem takie opcje, że się wysyła 3-4 na przykład rzeczy i tam jedna albo dwie muszą być takie właśnie, które są do odrzucenia na 100%. Ja na przykład tego nie robię, a za ci powiem dlaczego. Ja wiem dlaczego, bo jak kurwa zawsze wyślesz tą chujową, to klient wybierze tą chujową. Zawsze nie? tą chujową wybierze. Zawsze. No. I to się tyczy jakby do stary do wszystkiego. Nie tylko jakby do samych designów, tylko nawet jeżeli chodzi o przetargi kompanii reklamowe, nie? To też... Że wygrywa ten chujowy pomysł. Często jest taka sytuacja, że ten taki czerstwy, wiesz, przechodzi, nie? I to jest z jednej strony jest spoko, no bo wiesz, wiadomo, zdobywamy klientów, zarabiamy pieniądze, ktoś się kupuje, nie? Ale z drugiej... No ale dusza ci umiera powoli, nie? Dusza trochę umiera, nie? Dobra, wracając do literek kalendarza 420. No tak, no to wiesz, jakby sam ten efekt na tych literach, jakby to był takim już motywem przewodnim tego, mhm. jakby na którym się oparliśmy, jakby ja sobie już cały layout tego wymyśliłem, który będzie jakby po prostu powtarzalny, zmieniłem, będą się kolory jakby, wiesz, i zdjęcia. Każda nazwa będzie jakby no, danego miesiąca, no to wiadomo. Jestem głównym elementem graficznym, powiedzmy, tak, nie? Tak, głównym elementem graficznym, który trochę nachodzi na literki z kalendarza, jest czymś, co łączy, wiesz, te zdjęcie z tym tłem pod spodem i w ogóle. Jest też w kolorystyce podobnej, nie? I jakby myślę, że to był sam cały patent tego, żeby to po prostu było, wiesz, też mega spójne, nie? Ale to jest super atrakcyjne i ja moim zdaniem tam czuć twoją stylówę też i byłem bardzo zaskoczony mile oczywiście okładką. A okładka to najdłużej chyba pracowałem nad tą okładką, nie? Tak de facto, bo... No tam typografią żeś poszalał trochę też. Tak, trochę tak. I jakby zastanawiałem się, co wrzucić na tej okładce. Nie chciałem wrzucać jakby zdjęcia czy jakichś takich historii. I pomyślałem, że zrobię jakąś taką po prostu trochę, wiesz, wyjebkę delikatną, nie? I siadło to dobrze. Jest nie? dzikie i fajnie to siedzi. Tym tak, bardziej, i zgadza że... się to z, też jakby to ostatni kwiecień, który tam jest na końcu. Mhm. Też jakby chodziło mi o to też, żeby to było po prostu spójne z tym frontem całym, nie? Mhm. Że mamy te jakby 12 zdjęć w środku, 13 ten miesiąc, tak? 13. No 13 zasadniczo, bo 13 są 2 kwietnie, nie? No. Więc żeby był po prostu spójny z tą układką, nie? Żeby jakby to się po prostu w jednej całości zamykało, nie? Estetycznie. Mhm. Okej. Okay. No dobra, ale teraz wysyłasz to, załóżmy hipotetycznie, wysyłasz to klientowi i on mówi, kurde, żadne z tych koncepcji w ogóle nie siedzi. Wysyłasz 4 koncepcje, bo to sam proces wyglądał tak, że ty mi wysłałeś tam 4 kwietnie, czy tam 3 kwietnie. Tak, no, na takie... których będziemy tam, wiesz, wybierz sobie co ci pasuje. Tak, co ci pasuje i na tym będziemy bazować i pracować dalej. No i załóżmy, że ja ci mówię, słuchaj, to w ogóle nie jest kierunek, w którym szliśmy, w którym chciałbym iść. Wiesz co, to prawdopodobnie bym, bo tak, bo ty mi po prostu dałeś jakąś tam wolną rękę, tak, nie? Tak, totalnie. Ja zazwyczaj, jeżeli nie da,
nie ma takiej sytuacji, że ktoś mi daje wolną rękę, to proszę o onboardy albo jakieś referencje, nie? Żeby ktoś mi pokazał. Żeby w ogóle kierunek określić. Tak, żeby określić kierunek, nie? Bo jeżeli jakby w tym momencie nie podpasowałyby ci te cztery rzeczy, to bym wtedy cię poprosił, dobra, to mi wyszli mordo, nie wiem, jakieś screeny, kurwa, nawet z Pinteresta coś. Czy z Google'a, czy coś, wiesz, jakiegoś klimatu, który ci po prostu pasuje, estetycznie ci się podoba i w ogóle, nie? To po, ja wymyślę coś, wiesz, coś w tym klimacie, żeby ci to, wiesz, leżało, nie? I tyle. Mhm. Okej. Okay. Kupuję to. Ja nie, wiesz, zastanawiam się po wiesz, prostu. Wiesz, ale do sesji zdjęciowej też pewnie, wiesz, przygotowujesz jakieś moodboardy, jakieś inne sytuacje. No, mieliśmy okazję tak naprawdę pracować razem przy sesji zdjęciowej i no to było bardzo luźne to, co tam przygotowałem, ale to byłaby, to też, słuchaj, umówmy się, jakby jesteśmy ludźmi, którzy pracują z wizualnymi rzeczami, więc my musimy widzieć coś, żeby w ogóle, wiesz, my możemy sobie porozmawiać. Ja ci opowiem, co ja sobie wymyśliłem, ale twoje wyobrażenie tego może być kompletnie inne. Do no momentu, tak, no. Kiedy ja ci nie pokażę tego, nie? I to i to działa coś na wszystkich być. Płaszczyznach, nie? Jakby tak. Wszystkich ludzi. Tak, tak mi się wydaje. Najważniejsze, że ktoś musi coś, wiesz, jakby zobaczyć. Nie? Bo... To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że często, to z klientami się spotykałem z tym zawsze, że trzeba im ich uprzedzać, że to jest tylko klimat. Że jak ty komuś pokazuje, że tu jest pani, która siedzi z bukietem kwiatów, to na zdjęciu nie będzie pani z bukietem kwiatów, tylko chodzi o atmosferę na przykład na zdjęciu, którą przeniesiemy, albo stylizacji, albo coś, nie? Że to nie wcale nie musi być tak. Nie, no tak, ale dużo ludzi wiesz, nie jest w stanie sobie tego jakoś wyobrazić. Tak, to tego jest dla klienta, moodboard dla klienta mojego wygląda zupełnie inaczej. Niż moodboard dla, na przykład właśnie pracowaliśmy przy tym projekcie, przy tej sesji razem. Ten moodboard był bardzo luźny i to był po prostu właśnie jakiś tam board na Pinterestie, wrzucone rzeczy, które klimatycznie gdzieś mniej więcej. Ale ja też uważam, że w ten sposób otwiera się trochę drogę na kolaborację. I dlatego też w sumie z tym kalendarzem do ciebie podbiłem, mówiąc, słuchaj, zrób coś po prostu, niech to będzie właśnie kolaboracja Mops Cox Mops Cox i Pestka, a nie jakby, wiesz, kolejne jakieś tam zlecenie czy coś, bo mam wrażenie, że wtedy też wychodzą najlepsze rzeczy, jeżeli się da jakąś, przede wszystkim się w kimś wiarę i zaufanie jakieś położy, uwierzy się w to, że on to zrobi z sercem, nie? No tak, no często tak jest, wiesz, że po prostu jak dostajesz wolną rękę, no to bardziej się przykładasz do tego niż de facto... No tak, bo wtedy masz zajawkę w ogóle po prostu. Masz zajawkę i chcesz, żeby to wyszło, kurwa, wiesz, jako największy w ogóle sztos, tak, zajebisty, tak. Nie? A wiesz, jeżeli masz jakieś określone ramy, po prostu, nie wiem, estetyczne, to jakby... Zamykasz się w tych ramach, wiadomo, że próbujesz zrobić coś najlepszego, co jest w tych ramach. To ciągnąć, ale to nie jest to nadal, nie? Chociaż czasem zdarzyło mi się, że miałem parę jakichś takich zleceń, jeżeli chodziło o jakieś projekty logotypów i w ogóle, że często po prostu zrobiłem na przykład, nie wiem, jak cztery propozycje wysyłałem, to wysłałem dwie takie, jak klient bardzo chciał, a dwie takie pojechane, to zdarzyło się kilka razy, że po prostu w te pojechane wjeżdżali i wiesz, i to spoko, nie? No to jest super. Ja zauważyłem też, że często jest tak, że jak robię coś, mówię, kurde, nigdy na to nie pójdą, bo jest za bardzo porąbane, albo robię nawet swój prywatny projekt i mówię, kurde, ludzie tego w ogóle nie zrozumieją, to jest za bardzo obrzydliwe, albo cokolwiek, wiesz. Wrzucam to i nagle się okazuje, że to jest to, co w ogóle, tylko to ludzie pamiętają, bo jakieś wrażenie wywarło. Kochaninki mój, godzinkę już sobie tak rozmawiamy, wyobraź sobie. Zrobimy breaka na papierosa i szlugę sobie zapalić. Wiesz co, możemy nawet zakończyć sobie rozmowę i nagrać sobie na przykład jakoś w przyszłości niedalekie jeszcze jeden odcinek. No to dobrze. No to fantastycznie. Moi drodzy słuchacze, Koks Koksu, Konji, Konrad. Koczak.
Kodak. Jak tam jeszcze było? Kojiro. 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 Kojilla. Może być Kojilla? Może być. Kojilla był moim gościem. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Możecie obczaić jego rzeczy na Instagramach, Behance'ach. Jak cię tam znaleźć wszędzie? Na Behance'ie Koksu, na Instagramie Koksu87. Okej. No i co? Podbijajcie to do Kondziego, bo robi fajne rzeczy. Obczajcie sobie przynajmniej jego rzeczy. Nie zapomnijcie subskrybować jego Behance'a. Nie zapomnijcie subskrybować kanału Pestka tak. Szulc i dajcie suba i łapkę w górę. Suba i łapkę w górę. Nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczek. I paluszek w dupkę. Dziękuję ci bardzo, Piona. Hello. Pestka Szulc.